Zakończył się ostatni mecz w grupie B. Ze mną Łukasz Jagiełła z drużyny Huragan Gniewczyna. Wygraliście z drużyną Żwir Geodukla 2-1 i tym samym awansowaliście z pierwszego miejsca do dalszych rozgrywek. Trudny mecz, trudne spotkanie? Oj, przeciwnik był bardzo wymagający, jak było widać po przebiegu spotkania, także strzeliliśmy pierwsze sobie bramkę, a później ciężko było odrobić te straty, ale jakoś się udało. Cieszymy się z tego, że udało nam się wygrać i awansowaliśmy z pierwszego miejsca do następnego etapu rozgrywek. Czy oprócz wyjścia z grupy drużyna ma dalsze cele na ten turniej? Myślę, że każda drużyna, co tutaj przyjeżdża, to chce zdobyć mistrzostwo i my nie ukrywamy, że chcemy obronić tytuł z tamtego roku i walczyć o najwyższe cele. A oprócz Was jakiś faworyt? Ciężko powiedzieć, rywalizacja jest tak wyrównana, że każda drużyna, która włoży trochę serca w tą grę, myślę, że ma szansę zdobyć mistrzostwo. Tylko musi pierwsze pokonać Huragan. A czy jest jakaś drużyna, której szczególnie się obawiacie? Myślę, że faworytem może być Gospodarz Parłańcut. Zajęli tam drugie miejsce w Lidze Podkarpackiej, także no, będzie na pewno ciężki przeciwnik. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Jagiełła z drużyny Huragan Gniewczyna. Dziękuję bardzo. Dziękuję.